Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem typu food haul, więc pokażę Wam po prostu takie moje większe zakupy, które poczyniłam właśnie dziś na cały następny tydzień. Jeżeli jesteście ciekawe, co takiego znajduje się w moich torbach z zakupami, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, a ja Wam to pokażę. Wiem, że wyglądam trochę jak przychlast z moją obecną super fryzurą, ale po prostu dzisiaj nic nie robiłam z włosami. Posiedziałam w domu, no i tak to właśnie wygląda. Też z góry Was przepraszam za oświetlenie, jeżeli nie jest takie super hiper, bo nagrywam przy sztucznym, dlatego że jak wiemy, szybko się robi ciemno i niestety, ale w zwykłym oświetleniu nie da rady nagrywać, więc zaczynamy. Dobra, a więc sorry, że to tak tutaj troszeczkę będzie nieładnie wyglądało, bo nie wiem po prostu jak to wszystko tutaj rozłożyć, żeby Wam to pokazać, ale zacznę może od tego, że mój mąż sobie kupił kapcie w ogóle w biedrze z tej kolekcji Zienia. No szczerze powiem, nie wyglądają one na jakieś mega designerskie, ale tak prawda jest taka, że szukał po prostu jakieś kapci, więc wziął pierwsze, lepsze i czy miałyby ten napis, czy by go nie miały, to i tak by je wziął, więc pierwsza rzecz. Kolejno to ze sklepu mięsnego tutaj rzeczy, czyli jakaś tam metka łososiowa, jakiś ser żółty, jakaś tam wędlina jedna i druga. I powiem Wam szczerze, my nigdy jakoś z wędlinami nie schodzimy poniżej kwoty 30 zł, bo jakoś tak nam się wydaje podświadomie, że po prostu wtedy te rzeczy no, jakościowo nie są jednak aż takie dobre. Więc to są rzeczy z mięsnego. No i teraz już pokażę Wam rzeczy typowo z biedry. Więc pierwsza rzecz to będzie chleb tostowy pełnoziarnisty z firmy Pano i on wygląda tak, nie wiem czy go znacie, czy go kupujecie, w każdym razie czy tam w każdym razie ja właśnie go kupiłam, żeby sobie rano właśnie po piekaczu robić jakieś tam tosty. Kolejno są to jajka z chowu na wolnym wybiegu, również z biedry, klasa A i ich jest tutaj, coś nie mam ostatnio tego otworzyć, i ich jest tutaj 6, więc tak to wygląda i to są jajka. Następnie jest herbata, jest to herbata, czekajcie, bo to strasznie prześwietla. Jest to herbata bodajże chyba jakaś miętowa czy coś takiego, o ile mi się dobrze pamięta. Tak, miętowa z jabłkiem i to akurat sobie chyba mój mąż wybrał. Następnie do kąpieli taki zwykły płyn do kąpieli z różą i znaczkiem kokosowym z firmy Be Beauty. On się bardzo fajnie pieni, więc my go tak myślę standardowo już można to nazwać. Więc my po prostu go kupujemy, bo nam się sprawdza i jest spoko i też ma fajną cenę, więc kolejna rzecz. Następnie ja bardzo lubię kupować również w biedrze mięso. Wiem, że lepiej kupować w mięsnym, ale powiem szczerze, że nieraz się nacięłam właśnie w mięsnym, więc kupuję te paczkowane z Lidla, jeszcze nigdy się z Lidla albo z biedry jakoś się nigdy jeszcze właśnie na tym nie rozczarowałam, także to akurat jest pierś z kurczaka i ona tutaj kosztowała niecałe 10 zł, 9 zł za ponad pół kilo, więc spoko cena. No i kolejna rzecz to również jest mięsko i tu akurat jest mięsko mielone z łopatki wieprzowej i z wołowiny i to też idzie do zamrażarki, tak żeby było na jakiś obiadek, więc to jest kolejna rzecz. Następnie z moich rzeczy, to jak oglądałyście moje denko, to możecie wiedzieć, że ja ogólnie bardzo lubię szampon ten Garnier Fructis Fresh, więc ja go po prostu sobie po raz kolejny zakupiłam i jest to moje już milionowe opakowanie, ale jak wiecie, ja bardzo lubię ten szampon, więc do niego regularnie wracam. Następnie takie rzeczy do domu to po prostu Cif. Zwykły Cif, ten żółty, ja najbardziej go lubię i nim czyszczę wannę i zlew i wszystko inne, więc Cif. Następnie przechodząc do takich rzeczy typowo domowych. Czekajcie, może jakoś zmienię ustawienie tej kamery, bo mi się tak źle patrzy. To kolejną rzeczą jest ciasto francuskie i kupiłam je z myślą o tym, żeby dzisiaj zrobić na kolację ciasto francuskie w środku z parówką, bo ostatnio jak byłam u Ani, to właśnie robiła i było bardzo dobre i mi bardzo zasmakowało. Następnie takie sałatki, zwykłe sałatki jako takie przekąski do pracy, to też dla mojego męża bardziej, on lubi tego typu rzeczy sobie brać, tak żeby jeszcze sobie przegryźć dodatkowo oprócz jakiejś tam kanapki na lunch. Następnie 1 500 100 900 gurtów Activia, także to jest kolejna rzecz.
Następnie moje ulubione masło ekstra, które już wiecie, że jest moim ulubionym masłem i jest to masło Mleczna Dolina. Ja je też kupuję albo w Lidlu, albo w Biedrze. Kupiłam też ich kilka opakowań. Następnie bulion rosu wołowy z Knora. Również rzecz, którą regularnie kupuję, bo lubię ją i zawsze dodaję do zupy, więc to jest kolejna rzecz. Miałam kupić oczywiście więcej tego w Rossmanie, bo też jeszcze dzisiaj byłam w Rossmanie kupić sobie kilka rzeczy, ale to takich pierdół. I powiem wam, że miałam tam zobaczyć właśnie, czy są te brefy, bo one są zawsze pakowane w większych opakowaniach, one się bardziej opłacają, ale nie było, więc dobrze, że wzięłam ten jeden właśnie w Biedrze, a najwyżej kiedyś przy okazji jeszcze dokupię. To jest też z takich rzeczy do domu. Następnie różne, lubimy sobie próbować różne piwka, więc akurat teraz padło znowu na piwko książęce i jest piwko książęce, czerwony lager. Jeszcze to są jakieś inne, jest jeszcze złote pszeniczne z tego co widzę. Jakieś winko. Też z Biedry w ogóle. Ja tam się nie znam na winach, ale jak jest dobre, to wypiję. I zazwyczaj musi być półsłodkie. Chyba większość dziewczyn tak ma. No i jeszcze ostatnie piwko to jest Pilsner Urquell i też właśnie czasami te pada na te, na, akurat na te piwko, więc spoko. No i dalej tu mamy ogórki kwaszone. One są bardzo dobre, te z Biedronki z tej serii Swojska Chata. Dalej idąc, mamy tu mniej zdrowe, ale od czasu do czasu why not, czyli płatki Chocapic, które już są z czegoś brudne, nie wiem z czego, także płatki Chocapic. Dalej mamy mydła z Luxi, ja zazwyczaj kupuję te mydła z Luxi właśnie w Biedronce, bo ostatnio ich nie ma w Lidlu, więc są z Biedry i tutaj są różne, powiedzmy sobie, zapach, jakiś tam różany. Mleczko bawełniane i oliwkowe, także też bardzo fajne są te mydełka. Ja do mycia twarzy bardzo lubię niestety, ale zwykłe mydło. Wiem, że niby to nie jest do końca dobre, no ale ja lubię. Dalej mam rzeczy, które też lubię sobie zjeść na kolację, czyli na przykład zrobić pastę sobie z tego jakąś, dodać jajko czy coś i jest gites, czyli są to filety z makreli. Wiem, że z takich puszek też niekoniecznie to jest zdrowe, bo aluminium, bla bla bla, no ale jakoś nie widziałam w innych opakowaniach tych ryb, więc trudno. Następnie dalej mamy Nutellę. My od czasu do czasu sobie też lubimy zjeść właśnie jakąś bułeczkę na ciepło z Nutellą czy coś, więc zawsze taka Nutella jest. Oczywiście też nie zżeramy jej od razu całej. Jest tak po prostu jak się ma ochotę. Następnie bardzo dobra musztarda, która mi jest potrzebna dzisiaj do mojego ciasta francuskiego i do moich parówek, więc musztarda sarebska. No i jeszcze z tej pierwszej torby jest majeranek z Kamisa, bo dzisiaj robiłam właśnie zupę o grochówkę i mi zabrakło majeranku, więc to jest kolejna rzecz i ta torba jest pusta. Widzicie? Torba jest pusta i przechodzimy do kolejnej torby, w której pierwsza rzecz, która jest, to są winogrona. Także winogrona będą do szamania, oczywiście idą zaraz do mycia. Następnie do moich właśnie dzisiejszych wypieków z ciasta francuskiego parówki z Morlin Berlinki i będę właśnie robiła to, jak mi to wyjdzie, to kiedyś może wam zrobię o tym filmik, zobaczę. Następnie ja wzięłam jakieś tam 3 jabłka, no bo wiadomo, że jabłuszka w jesień to zawsze jest rzecz, która jest na propsie, także jabłuszka. Wzięłam też rzodkiewkę, także tu jest rzodkiewunia. Już troszeczkę oczywiście jej opadły te zielone elementy, no ale powiedzmy sobie, no tych zielonych elementów nie jemy, więc nie ma co się przejmować. Też będzie szło do mycia. No i jeszcze tutaj mamy śliweczki jakieś. Także śliweczki też będą do jedzenia, do mycia. No i tutaj ja zawsze kupuję też w Lidlu albo w Biedrze właśnie takie rajstopki, znaczy podkolanówki z lajkry. Tak, lajkry, nie wiem, wiecie o co chodzi, no takie zwykłe po prostu do latania gdzieś, jak się ubiera jakieś spodnie, które wymagają właśnie takich skarpetek, a nie, wiecie, zwykłych skarpetek, wiecie o co chodzi, co wam będę gadać. No, dalej oczywiście moja ukochana kawa, której jestem wierna i oddana, kawa z Jakobsa.
I ta kawa z Jakobsa właśnie, ona zawsze króluje u nas, bo ja sobie jakoś nie wyobrażam używać chyba już innej kawy, inna mi w ogóle nie smakuje. Teraz się uruchomiła moja zmywarka, słuchajcie, więc przepraszam Was za te odgłosy. O, już się skończyło prać. No i tutaj mamy jeszcze zapas mydła w płynie z tej lindy biedronkowej, drzewo sandałowe, także zapasik jest. Dalej, co my tu mamy? Kostki do spłuczki w tym celu, aby co? Aby się nie osadzał kamień później. No to właśnie kupujemy czasami te właśnie kostki z Agent Maxa, też z biedry. Dalej, słoik z sosem spaghetti, tak w razie jakby się chciało zrobić na szybko jakiś obiad, to zawsze właśnie można sobie zapodać taki słoiczek, makaron i siema i mamy gotowy obiad, więc takie coś też zawsze staram się mieć gdzieś w szufladzie. Dalej, sosy sałatkowe, które też oczywiście zawsze się przydają, ponieważ wiadomo, że zawsze jakieś sałateczki lądują, więc to też zawsze u mnie jest, a akurat się wszystko skończyło. Dalej mamy Rexonę damską i to jest Rexona dla mnie, więc też tutaj idzie na boczek, będziesz od łazienki. Dalej też kupiłam w biedrze gąbki, zmywaki łazienkowe, bo oczywiście też mi się skończyło, one są fajne, bo one są takie prostokątne i bardzo fajnie się nimi w ogóle wszystko doczyszcza. Także to one są super, no i też kupiłam od razu te gąbeczki do czyszczenia, takie zwykłe Practice Silver King, do zmywaki kuchenne to są, więc one są bardzo fajne, dlatego też, że nie rysują. Także to są kolejne rzeczy z takich rzeczy do domu. Następnie też z rzeczy do domu to jest kalgon do mojej pralki, bo właśnie chciałabym, ostatnio czyściłam pralkę, włożyłam do niej taki czyścik jak do zmywarek, ale stwierdziłam, że fajnie by też było ją jakoś odkamienić i tak dalej, więc generalnie po prostu jak ten kalgon w końcu znalazłam, no to po prostu go kupiłam, on kosztował 10 zł. Także też sobie go zapodam, żeby właśnie tą pralkę tak kompletnie wyczyścić. Dalej, co my tu mamy? Dalej mamy płyn, zwykły po prostu pur do mycia naczyń. Ja zawsze kupuję fery, ale teraz kupiłam pur, bo był w przecenie i kosztował chyba 2,99 za prawie litr, czy 3,99, więc super. No i co my tu dalej mamy? Już ostatnie rzeczy. Mamy makaron do spaghetti z firmy Pastani, bezglutenowy. I też go kupiłam właśnie z myślą o jakimś tam, powiedzmy sobie, spaghetti na szybko, żeby zrobić. No i przedostatnie rzeczy to jest mleko, mleko sojowe, migdałowe, więc niesłodzone, także z Alpro. One nie są najtańsze, ale powiem Wam, no, jak się ma problemy żołądkowo-jelitowe, pijąc zwykłe krowie mleko, no to niestety czasami trzeba zapłacić trochę więcej, żeby tych problemów nie mieć, także mleko sojowe. No i dwie ostatnie takie pierdółki, to jest po prostu soda oczyszczona i damska maszynka do golenia z Wilkinsona. Ja bardzo je lubię, one jakieś są takie wyprofilowane, że po prostu nie ma problemu z tym, żeby się zaciąć czy coś. Także to by było na tyle mojego super hiper holu zakupowego, jeżeli chodzi o jedzonko. Jeżeli Wam się takie filmiki podobają, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja jakoś ostatnio polubiłam nagrywanie takich właśnie luźnych filmów, niekoniecznie kosmetycznych. I jeżeli Wam się takie podobają, to właśnie poinformujcie mnie za pomocą kciuka, czy Wam się takie filmy podobają, czy mam takich filmów nakręcać więcej, czy też może Wam sobie dać z nimi spokój. Czekam na Waszą informację zwrotną, jak zawsze w komentarzach. I widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!